występują. Que vas a aprender cuando vivas conmigo. Na przekór przeznaczeniu. Czarna owca do starego lisa. Znaleźliśmy motocykl, na którym uprowadzono zaginioną Mabel Barrasę. Wchodzimy do baraku. Nikogo nie ma? Motocykl nie przyjechał sam. Musiał mieć kierowcę. Szukajcie dalej. Mamy coś. Byli tutaj. Nie znaleźliście jej? Przecież były ślady. Prowadzimy śledztwo. Śledztwo. Zróbcie coś wreszcie. Spokojnie. Mam dosyć tych osłów. Panie Janeke, trochę szacunku do władzy. Byliśmy na tropie, ale podejrzani się wymknęli. Nie wiem, kto ci powiedział. Ja. Słyszałam waszą rozmowę. Chciałam uspokoić Felicito. Kto jeszcze wie? Tylko oni. O nie. Nie patrz tak na moją rodzinę. Chyba nie chcesz powiedzieć, że zdrajca jest wśród nas. Była tam kobieta, widziałam ją. Gdzie teraz jest, nie wiem. Mówiła pani, że Guillermo José ma wspólnika albo szefa. Kto to jest? Nie wiem, nigdy nie pytałam. To mężczyzna czy kobieta? Coś ich łączy? Nie wiem. Nigdy nie widziałam tej osoby. Słyszałam tylko rozmowę. Pamięta pani coś jeszcze? Nie, powiedziałam już wszystko. Rozumie pani, że to poważna sprawa. Odpowie pani za porwanie. To Guillermo José wszystko zorganizował. Proszę mnie nie denerwować. Pytam ostatni raz. Gdzie jest Guillermo José z ofiarą? Nie wiem, ale szukajcie ich, bo kobieta jest chora. Nie ruszajcie się stąd. Pilnujcie, żeby z nikim nie rozmawiała, nawet z pielęgniarkami. Yo
Jesteś pewien? Na 100%. Podejrzana Adelaida Pereira z nikim nie rozmawiała, bo nie może się ruszać. A nasi ludzie też się nie ruszają. Dlaczego? Bo wydałem taki rozkaz. Adelaida wychodzi do łazienki, tak. Ale zawsze są przy niej dwie zaufane pielęgniarki. W łazience też. Gdyby z kimś rozmawiała, wiedzielibyśmy. To jak podejrzany się dowiedział? Ktoś musiał dać cynk. Czyli wracamy do tych samych podejrzanych? Felicito. Doña Gertrudis. Doña Josefita. Y Miguel. Pues, por absurdo que parezca, gdyby ten absurd był prawdą, si Tiburcio, como pensamos, es gdyby Tiburcio był pajączkiem, pues, él tampoco pudo nie mógłby no zadzwonić, bo no siedzi w areszcie. A może Guillermo José nikt nie uprzedził? Panienka Mabel zachorowała i pojechał szukać pomocy. I zostawił motocykl? Sam zabrał chorą? Ktoś musiał mu pomóc. Co panu podpowiada intuicja? Że Felicito, Gertrudis i Josefita mają alibi i nie mają motywu. Zostaje tylko on. Miguel? Tato, jesteś pewien? Tak, lepiej żebyś został z matką. Dobrze. Nadal nie odnaleziono zaginionej Mabel Barrasy. Dzisiaj policja podjęła nieudaną próbę zatrzymania porywaczy. Według naszych źródeł kobieta jest w ciężkim stanie. Zagrożone jest życie jej i nienarodzonego dziecka. Miguel, zaczekaj. Zadzwonię, rozłącz się. Halo? Halo, Felicito. Felicito? Soy yo, Mabel. To ja, Mabel. Mabelcita? Felicito, paga, por favor. Proszę, zapłać. Paga lo que te están pidiendo, te lo pido. Zrób to ze względu na naszą miłość. Błagam cię. Por favor, por el amor que tú y yo nos tuvimos. Por la promesa que nos hicimos. Por favor, te lo suplico. ¿Usted dónde está? Gdzie jesteś? Algo, dígame. Felicito, si no lo hace por mí, a lo zrób to dla dziecka. Ono niczym nie zawiniło. Inaczej nie przeżyjemy tu długo. Pomóż mi. Czy oni cię dręczą? Powiedz. Słyszałeś ją. Albo zaczniemy negocjować, albo twoja kobieta bardzo źle skończy. To jest twoja ostatnia szansa. Rozumiesz? Zapłacę. Nie rób jej krzywdy. Nic nie powiecie? Obiecajcie. A co to da? Mówię poważnie. Obiecuję. Ja też. Buzię na kłódkę? Tak. Dzień dobry. Cześć. Chcesz jajecznicę? Poproszę. Zaraz wychodzimy. Mamy dużo pracy w szkole. Ja też lecę. Niespodzianka, naprawdę? Twoja firma nie jest już największa w Bogocie. Ale to już nie nasz problem. Gotowa? Tak. Trzymaj za mnie kciuki. Cześć, tato. Przepraszam. Wszystkiego najlepszego, Ismaelu.
que sí, Armida, se lo prometo. Tak, obiecuję. My też nic nie powiemy. Wy? Pomagam mi Magdalena i Miotełka. Gdybyś widziała Ismaela, myślał, że złożymy mu życzenia. Jak nastolatki. Tak. Myślę, że Ismael się ucieszy. On nigdy nie lubił niespodzianek. Pomożesz? Tak, pomogę. Mam kanapki, tort, szampana. Nie martw się. Muszę kończyć, mam spotkanie. Obiecuję, że nic nie powiem. Ismael, wszystkiego najlepszego. Tiburcio, dziękuję ci bardzo za zaproszenie, ale powiem ci coś szczerze. Nie chodzi o pracę. Tamta noc była fajna, ale interesuje mnie ktoś inny. Musiałam ci o tym powiedzieć. Najważniejsze jest to, co czujemy, prawda? To wspaniały mężczyzna, ale trudny do zdobycia. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Wszystkiego najlepszego. Zamówiłam twoje ulubione potrawy z bardzo dobrej restauracji. Smacznego. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Myślałem, że nic nie dostanę. Twoje dzieci mnie nie dziwią, ale Armida? Dzieci ostatnio bardzo się zmieniły. Myślisz, że to prawdziwa zmiana? Niedawno w nią nie wierzyłeś. Nie chcę sobie robić nadziei, ale Armida zaczęła im wierzyć. A ona jest najbardziej nieufna. Jasne. Jej zdanie jest najważniejsze. Moja żona spędza z nimi dużo czasu. Miotełka u niej mieszka, pomaga jej w firmie. Magdalena pracuje w szkole tańca za pensję minimalną. Moja żona widzi, że oboje się zmienili. Rozumiem. To znaczy, że włączysz dzieci do testamentu? Chyba tak. Muszę się napić. Ja naleję. Mnie też się przyda. Twoja żona się zgadza? Tak. Na zdrowie. Ona nie chce pieniędzy. Dla nich za ciebie wyszła. Za pierwszym razem. Mira. Mam nadzieję, że się nie mylę. Na razie będę milczeć. Pieniądze będzie można ruszyć dopiero za rok. Ale mam wrażenie, że to skromne życie wychodzi moim dzieciom na dobre. Czyli decyzja zapadła? Tak. Chcę to zrobić jak najszybciej. Możesz mnie umówić z prawnikiem? Dobrze. Zadzwonię jeszcze dzisiaj. Spróbujesz? Nie wiedziałem, że masz chłopaka. Co takiego? Nie udawaj. To spinka do mankietu. Elegancka. Jak ci nie wstyd? En fin, comamos. Jedzmy.
Sí. No, el cliente puede demandar si quiere. Klient może złożyć wniosek, ale dopóki policja nie potwierdzi kradzieży, nie wypłacimy odszkodowania. Proszę to przekazać. Zostawiłeś to u mnie. To nie moja. Kogo ty zapraszasz do domu? Nikogo. Musi być twoja. Nie. Nie? To czyja? Spróbuj sobie przypomnieć, co robiłaś. Przepraszam. Tak? Proszę. Carlos José. Tak, słucham. Gwiazda z cukierkami? Ostatnio rozbiłeś 15 lat temu? A ty to robiłeś? Tylko raz. Inne dzieci mnie obśliniły i nie zdobyłam żadnej zabawki. Nie cierpię gwiazd. To kto ją wybrał? Armida. A ja chciałam iść z tobą. Moja koleżanka Mariana. Ten plan jest kretyński. Cześć, Marianita. Tylko idiota da się wkręcić. Urządzasz imprezę? Koleżanki nie chciały pomóc? Żadna nie mogła zadzwonić? Jutro jest przyjęcie urodzinowe mojego ojca. Muszę kończyć. Ja też tęsknię. Nie martw się, niedługo się spotkamy. Cześć. Nie chcę się wtrącać, ale przyjęcie jest dzisiaj. Nie chcę mi się iść do Mariany. Przecież to twoja przyjaciółka. Właśnie. Postanowiłam, że będę poświęcać swój czas tylko tym ludziom, którzy są dla mnie naprawdę ważni. I jutro chciałam cię zaprosić do kina. Co ty na to? Ja... Co się dzieje? Tak, to ja. Ay, Dios mío, otra vez? Znowu? No. Nie. Sí, ya voy para allá. Już jadę. Zaraz tam będę. Co? No, Magdalena, que la tengo que muszę jechać, ojciec znowu się upił. Mi papá se emborrachó y... nah, me tengo que ir a rescatar. Pero yo la acompaño. Pojadę z tobą. A un capo de tejo? Do sali gier? Wiem, co to jest. Byłaś kiedyś? Nie. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Zaczekam w aucie. Serio? Tak. Dobrze. Obudź się. Musisz zapłacić za piwo. Założyliśmy się. A to? Uspokój się. Mieliśmy umowę. Musi zapłacić. Nie szalej. Nie szaleję. Jedziemy do domu. Nie szarp mnie. Jestem twoim ojcem. Mogę robić, co chcę. Jestem szczęśliwy. A ciebie nie zapraszałem. Nie rób awantury. Jak się umawialiśmy. Twój tata ma rację. Jeśli wygrał, powinien dostać pieniądze. Postawię panu piwo. To Rodolfo ma zapłacić. Z nim się założyłem. Ja się założę. To nie jest gra dla kobiet. Fonchito? Nie. To sprawa honoru. Fonchito. Chce pan pieniądze? Tak. Ten pan na pewno coś ma. Tutaj, zaraz zapłaci. Jedziemy do domu. Oddamy tylko dług, prawda? No cierto?
Eso, por eso es que me gustan los Za to lubię bogatych. Wiedzą, gdzie szukać pieniędzy. Ile tego było? 4 piwa plus 1. Proszę 5 piw. Nie można pozwalać sobą pomiatać. Tak, musi zapłacić. Długi się spłaca. Gotowe, zapłacone. Zwracam portfel. Wszystko gra? Tak, na zdrowie. A dla mnie? To nasze? Tak, na zdrowie. Brawo, rozwiązaliście problem. A niech tam. Już dobrze. Co teraz? Zaczekamy, aż się obudzi. Jest za ciężki. Magdalena, dziękuję. Nie ma za co. Zapłaciłaś za piwo. Widziałem, że Rodolfo nie ma ani grosza. Chciałam, żeby twój ojciec przyszedł na urodziny mojego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Niedługo się obudzi. A co my mamy robić? Naucz mnie grać. Myślisz, że nie dam rady? Chodź. Serio? Tak. Tym się rzuca? Tak. Trzeba trafić w jeden z trójkątów, a najlepiej w sam środek. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. ¿Me está diciendo que no va a haber un fondo? ¿To znaczy, że nie będzie funduszu? ¿Oszukaliście nas? No. Nie. Mój klient potwierdził, że fundusz zostanie otwarty, ale w zwykłym trybie. Właścicielka firmy nie chciała wchodzić w spółkę. To nam nic nie da. Nigdy nie odzyskamy pieniędzy. Wiem. Bardzo mi przykro. Ale nie mogę do niczego zmusić Armide López. Proszę pamiętać, że w dzisiejszych czasach niełatwo znaleźć wiarygodną inwestycję. Dobrze. Dzień dobry. Pani Maria Ines. Pamiętam. Pozwała pani Miotełkę. Próbujemy się dogadać. Musi nam pani pomóc. Ale ja... Bez pani nie odzyskamy pieniędzy. Tak, ale proszę. Niech pani się zgodzi na współpracę. Szkoła będzie należała do pani. Chcemy tylko licencji na resztę. Wierzy pani w ten plan? Wierzymy w panią. I co, mam dobre oko? Bardzo dobre. Świetnie ci poszło. Dziękuję, że pomogłaś mojemu ojcu. Ty zawsze wspierałeś mojego. To prawda. Widzimy się wieczorem? Przyjedziesz po mnie? Po co? Lubię twoje towarzystwo. Dobrze, przyjadę. Fonchito. Co? Muszę ci coś powiedzieć. Podobasz mi się. Boquita tuya me habrá de decir te quiero.
que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Entonces la pregunta es... Całowanie Fonchito było częścią strategii? Tak. Ojciec go uwielbia. W ten sposób zarobię punkty. Wystarczy, że zapłaciłaś tamtej kobiecie. Nie musisz się tak poświęcać. Nie ma problemu. Ojciec musi zobaczyć, że jesteśmy dobrymi, wrażliwymi ludźmi. Podoba ci się Fonchito? Nie żartuj. Szofer? Już nie jest szoferem. Co ty w nim widzisz? Jego ojciec to alkoholik. Jest lepszym człowiekiem od ciebie. Podoba ci się? Tak, podoba mi się. Bo jest dobrym człowiekiem. Ma wielkie serce. W ogóle ma serce. Zakochałaś się w Fonchito? Tak, zakochałam się. Cześć. Jesteśmy gotowi. Wezmę tylko prysznic i jedziemy. Zgadzam się na spółkę. Dlaczego nie możecie mi oddać pieniędzy? Bo są dowodem w śledztwie. Ale należą do mnie. Wiem. Zwrócimy je, ale obowiązuje procedura. Jak długo potrwa? Nie wiem. Kilka miesięcy. Miesięcy? Tak. Wiecie, co mnie spotkało. Potrzebuję pieniędzy. Tak, ale... Potrzebuję. Zobaczę, co da się zrobić. Lituma. Pójdziemy zobaczyć. Panie kapitanie, nie możemy oddać pieniędzy Felicito. Damy mu swoje, chyba pańskie, policyjne. Każ przygotować walizkę z pieniędzmi i GPS-em do śledzenia. Z GPS-em? Z GPS-em. Przez G? Jaja sobie robisz? Nie. Facet jest zdesperowany. Myślę, że chce negocjować z porywaczami. Racja. Moi zwierzchnicy nie chcieli się zgodzić, ale w końcu się udało. Bądź ostrożny. Może cię odwieziemy. Nie, nie trzeba. Mogę? Dziękuję. Wiesz, co robić? Oczywiście. To się pospiesz. Tak jest. Mam pieniądze. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero. Felicito, para, por favor. Proszę, zapłać. Por favor, ze względu na naszą miłość, błagam. Por la promesa que nos hicimos, por favor, te lo suplico.
Pamiętaj, nigdy nie pozwól się nikomu poniżać. Rozumiesz? Ojciec tu był i do mnie nie zajrzał? Ostatnio mało rozmawiamy. Przechodzimy trudny okres. Ja już nie mogę. Nie wytrzymam. Dlaczego mnie tu trzymają? Nie zrobiłem nic złego. Powiedz mi prawdę. Chcę znać prawdę. Podrobiłeś podpis Josefity? Dziękuję, że znalazłaś chwilę. To ja dziękuję. Dokumenty i długopis. Aż tyle? Tak. To formularze niezbędne do rozliczenia, żebyś dostała wyrównanie. Nie martw się, za taki staż pracy dostaniesz dobrą odprawę. Dziękuję. Zaraz wszystko podpiszę. Muszę to czytać? Nie. Ale jeśli chcesz, przejrzymy to razem. Nie trzeba. Mam zaufanie. Podpiszę. Wszystko? Dziękuję. Szkoda, że tak się to skończyło. Tak szkoda. Bóg z tobą. Uważaj na siebie. Dzień dobry. Mówi Augusto Incapié, prawnik panny Josefity Mendez. Wysłałem faks z jej podpisem. To polecenie przelewu z lokaty. Tiburcio? Powiedz. Ty podjąłeś pieniądze? Tak. To ja zabrałem ojcu pieniądze dla jego kochanki. Ale, mamo... Stój, tam jest autobus. Nie ma go? Nie. Pewnie dojechał tutaj, a później przejęli go szantażyści. Ale nie wie, że zaraz zadzwonimy do centrali i namierzymy miejsce jego obecnego pobytu. Nie namierzymy. To nasze pieniądze? Tak. Co to znaczy? Że nie chciał zapłacić. I że straciliśmy go z oczu. Zostawił GPS. Jeśli nie chciał zapłacić, to znaczy, że miał inny plan. Właśnie to mnie martwi. Możemy wziąć parę peso na lemoniadę? To nasze pieniądze. Thank you.
¿qué hago? Co teraz? Słuchaj, idź dalej piaszczystą ścieżką. Jeszcze jakieś 3 kilometry. Dojdziesz do drogi, która prowadzi na parking. Wsiądź do autobusu i czekaj. Pół godziny. Ja wysiadam. Ludzie go widzieli, to znaczy, że tu był. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest teraz, ale mamy ślad. Widziano go 2 godziny temu, nic nie mamy. To znaczy, że się zgubiliśmy? Nie gadaj, tylko wsiadaj. Felicito, kochanie, odezwij się, proszę. Słyszysz mnie? Kochanie, powiedz coś. Pomocy. Niech ktoś nam pomoże. Jesteś pewna? Tak. Chcesz, by klienci odzyskali pieniądze. Ale to nie twój problem. Ja pomogę im, a oni mnie. Dobrze, że nie wchodzisz w spółkę z moim synem. Wątpisz w niego? Trochę. W takim razie przejrzyj dokumenty. Ty tu rządzisz, tak? W takim razie porozmawiaj z dziećmi i powiedz, że dasz im szansę. Dobrze? Pogódźcie się. Twoje życzenie to rozkaz, tak? Jesteśmy w parku, nie szkodzi. Pewnie chce nam powiedzieć, że nie stracił pieniędzy. Tak myślisz? Pewnie. Idzie.
¿Qué hubo? ¡Papi! Cześć, tato. Jak się czujesz? Usiądźcie. Mam mało czasu. Dziękuję, że przyszliście. Armida wam zaufała. Chce się pogodzić i dać wam szansę. Armida jest super, to prawda. Jeśli będziecie próbować jej zaszkodzić, to bardzo źle się skończy. Tato, kiedy nam w końcu zaufasz? Tylko ostrzegam. Nie chcę, żeby Armida się na was zawiodła. To jest wasza ostatnia szansa. Sporządziłem nowy testament. Zmieniłem spadkobierców. Armida 50%, Ignacio 25, Magdalena 25. Tego chciałeś? Tak, zgadza się. Muszę ci coś powiedzieć. Moje dzieci nie wiedzą o tym testamencie. Chciałem im dać nauczkę. Teraz trochę się zmieniło, ale chcę im to wszystko wytłumaczyć osobiście. Oczywiście ty decydujesz. Świetnie. Gdzie podpisać? Ismaelu. Jesteś pewien? Tak. Armida ma rację. Chciałem, by moje dzieci się zmieniły i to już się stało. Nie mam powodów, by wątpić. Gotowe. Wersja polska TVN Tekst Patrycja Nowicka, czytał Paweł Straszewski.